biorąc. Dobra, widzę, że dostaliśmy naprawdę czterech koksów. Tak mocno, że aż nie wiem, co wybrać. Ale ja sobie wezmę Elizę, bo ta Eliza jest całkiem spoko. Ten kajtek mały jest do bani, to jest do bani. Tego mi się nie chce w ogóle myśleć nad tym. A Eliza jest w miarę okej, więc niech będzie. Przeciwników. Wszyscy gotowi? Murloki, smoki. Co my tu mamy? Żwiołaki, piraci, murloki, smoki, demony. Dobra, nie chcę mi się myśleć, czego nie ma. Nie ma mechów i bestii. Mało znaczące. Jak chcesz zrobić żwiołaki 200. Zieloni 300. Bez problemu ogarniasz tyle osób. Tak, no znaczy, wiesz, prawda jest taka, że tam jest dużo materiału, nie? Tam jest w tym momencie 14 godzin filmów, kolejny moduł, to jest 2 godziny 21 minut. Więc to już jest 16, znaczy w sumie to może zrobię tak po prostu. To jeszcze nie jest wszystko, a w tym momencie tutaj jest... Z tego nic nie chcę. 17,5 godziny, 17,5 godziny filmów, nie? Więc dużą część odpowiedzi znajduje się w tych materiałach, nie? No ja jedynie służę pomocą, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości. Czy nie wie, jak coś zrobić, czy ma jakieś dylematy, czy chce, żeby coś sprawdzić. Wiesz, faktycznie jest tam od rana do nocy jakieś parę requestów. Dzisiaj tak przykładowo... Raz, dwa, trzy... Cztery... Jakieś cztery osoby do mnie pisały, tam parę postów było do odpowiedzenia i tak dalej. Ale to nie wygląda tak, że ja wiesz, siedzę od rana do wieczora i odpisuję, nie? Więc... To bez problemu, bo to pierwsze 3 dni były takie, że faktycznie było tego dużo. A ja byłem trochę przerażony nawet. Ale potem już się uspokoiło. W jakimś tam stopniu, mniejszym czy większym. Dobra, na pewno kupuję to. I na pewno kupuję... I na pewno sprzedaję to domoroże i w następnej gram to i to. Więc jest gites i tutaj nie ma problemu. Nie wiem, czemu myślałem, że to będzie ci się łączyć na Discordzie, czy coś takiego. Nie no, bez przesady, wiesz, tutaj właśnie chodzi o to, żeby to zeskalować, nie? Żeby ludzie sami sobie działali, a żebym ja bym tylko... może nie ostatnią deską ratunku, ale taką osobą w razie kontaktu, nie? Bo też tak jeden na jeden, jakbym miał ciągle siedzieć, no to wiesz, w pewnym momencie się kończy możliwości, a ja nie chcę czegoś takiego. Zresztą niedługo mogę już chyba powiedzieć. A, zrobię tak. 3 golda? Tak, 3 golda. Zresztą niedługo ruszamy z kolejnymi, nie? Kursami, znaczy, no, kolejnymi kursami. Też będą fajne rzeczy, myślę. I jakieś różne inne. Cuda nie widzę. Więc trochę się tam dzieje. Zapomniałem jednej rzeczy zrobić. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Ze strony otworzę, żeby nie zapomnieć. Co się nie zabije, to cię wzmocni. Pamiętam. Nie chcę chyba tego kupować. Okej. Okay. Gilgut, to jest całkiem niezła.
Teraz tak, co tu ludzie mają? Tu jest jakiś demon, tu murloki, tu piraci, murloki, żywiołaki, smoki, mieszanka. Okej, czyli możemy spokojnie iść w te warianty. Jak ta mankietka? MKRWare, Wildcard, MKRologitka. Problem jest z tym nazwą, że nie umiem tego wymówić. Outrage Card and Wear, Streamed, Częstokowa i Flens. Dobra, no to wiemy co odpadło. Świetnie sobie radzisz. To na pewno. Dobrze, dobrze. Słabo, słabo. No, remis tak do zaakceptowania. Pamiętaj, co się nie zabije, to cię wzmocni. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. Jesteś o stronnika do tyłu i o złoto do przodu. No, come on, daj mi coś dobrego. Nie jest to to, co bym chciał, ale może być. Tragedii Nimo. Jakiś stoliczek mamy. Świetnie sobie radzisz. No, jakie równe procenty. Niewiarygodne. Kupujemy, czy sprzedajemy? Nie, dobra, bez przesady. To se kupię. Zobaczmy, co my tu mamy. Tak jest, okej. Okay. Chyba to sprzedał. Zrobię tak, zrobię tak. O! Jest git. Następnie mogę rzucić takie, albo mogę upgrade'a zrobić i poszukać do niego na przykład, jeżeli teraz wygram. Git good. To dam czatełki. Jak tam mój kącik mija? Stu widów, godzinę trwa stream, szkoła streamowania dobrze działa. Wiesz co, szkoła streamowania z szkołą streamowania, a moje streamowanie moim streamowaniem. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Ale wiem, że wiesz lepiej. Wiem, że wiesz lepiej. No chyba nie wyszło tak, jakbym chciał. Mam tu dla ciebie coś fajnego. A nie, chwila. Dobra, zróbmy tak. Zróbmy tak. Bran. No, chyba mi się średnio przyda. Murozont. Grałem na Tess, a Tess ma... Coś tam ma. Myślę, że mogę tego sprzedać.
Zagrać mu Rozonda. No nie jest to jakoś super potrzebne mi było. Zróbmy tak. Okej, to może być, przyda się. I jeszcze mamy takie do zagrania. Jak ci się podoba ustawka, odkąd żywioki weszły do gry? Tak samo jak mi się podobała wcześniej. Od 12 do około 16 pomagałem braciszkowi na mini działeczce. Dzisiaj nawet gadaliśmy z Beatą o tym, że takie działki poszły do góry. Bo jej trener chciał sobie kupić i nagle się okazało, że 50 tysięcy za kawałek ziemi trzeba zapłacić. W sumie... W sumie to nie dziwi mnie to. Lockdown uświadomił ludzi, że czasem dobrze jest mieć 9 z domu. Zważa, że Nomi jako piątka jest najczęściej za późno, żeby opłacało się go grać. Nie. Nie uważam, że jest za późno. Uważam za to, że dostanie nerfa i będzie szóstką za chwilę. Dobra, kupujemy to. Kupujemy to. To sprzedajemy. To kupujemy. No i tu mamy kolejnego takiego typa. Więc tak. Czy ja chcę próbować zrobić z tego... Nie, no nie będę tego... Dobra, zagrajmy to. Nic specjalnego to to nie jest. Zagrajmy to. Nie dostawaj buffów, gościu. Zagrajmy to, zagrajmy to, zagrajmy to. Gitara. To sprzedajmy. To zagrajmy. To odpalmy. Mamy Gara. Zagrajmy Gara. O Boże, powinienem tego sprzedać. Sprzedajmy to, zagrajmy to. Sprzedajmy to i odpalmy to. Tutaj się okaże, że niestety niczego ciekawego nie ma. I to byłoby na tyle. Myślę, że masz spore szanse. A, tylko żebym teraz nią odpadł, bo jest w miarę gites. Te jednostki są pofidowane dosyć mocno. 100% na przegraną. To mi się podoba. To jest to, co walczyłem całą grę. Aż tak? No przecież jak dostaniesz Nomi jakoś w miarę wcześniej, to ty wygrałeś grę. Czy jedyną możliwością, żebyś nie wygrał gry, jest sytuacja, w której dużo osób w lobby idzie w żywiołaki i nie trafiasz. Ale jak ja trafiłem Nomi jakoś tak w miarę wcześniej, 3 razy, to ja bez problemu, znaczy może nie wygrałem, ale byłem gdzieś tam w top 2, top 3 czy top coś tam. Zdarza się nawet najlepszym. Więc Nomi jest przekołoksem. Masz tu trochę złota za fatygę. Skaszaniłem trochę. Powinienem najpierw zagrać tego i sprzedać tego. Ha, teraz go dostałem. Ale śmieszne. Teraz sobie wyobraź, że ja mam Nomiego na stole w tym momencie, nie? Ile ja zagrałem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chyba 5 żywiołaków, nie? I wszystkie dostałem plus 5 w karczmie. No właśnie, dostań wcześniej Nomiego, mało kto pcha level. Spoczywaj teraz na laurach. Okej, okay. Świetnie. Pomścimy mnie!
O. No dobra, na trzeci. Marnie ci poszło? Podnieś się po porażce i wracaj do gry. Zawsze powtarzam, że półśrodki są dla leszczy. Ja się zgadzam, że nomi jest dobry, ale zobacz, że nadal go nie ma. Jakbyś go teraz dostał, to się zastanawiałbyś, czy się nie opłaca teraz. Ale ja nie rozumiem za bardzo, o co chodzi. Pytasz się, czy uważasz, że nomi jako piątka jest najczęściej za późno, żeby opłacało się go grać? No nie, jeżeli go dostajesz normalnie, czyli jak odkrywasz na czwartym levelu karczmy piątkę i dostajesz Nomiego, to nie jest za późno. Ale jeżeli, nie wiem, została jedna walka do końca i go odkrywasz, no to faktycznie jest za późno. No tylko, że podajesz dwie skrajnie różne sytuacje, no to tak ciężko mi rozkminić, do czego mam się odnosić. Słyszałeś o shortach na YouTubie? Coś podobnego jak TikTok. Mój znajomy zaczął robić shorty słowa i ma po 21 tysięcy wyświetleń nawet. Znaczy nie słyszałem, dlatego mnie to zdziwiło, bo te 21 tysięcy to mnie absolutnie nie dziwi. Jest to w miarę normalne. Ale pierwszy raz słyszę, żeby YouTube jakieś shorty wprowadził. Że chyba coś o tym czytałem, ale chyba nawet nie zwróciłem na to jakiejś większej uwagi. Jak teraz sobie kojarzę. Było zbyt błyskotliwe. Solidny strategiczny wybór. Dobra, niech zostanie. Tak, chcę linkę, nawet bardzo chcę. Czekaj. Znaczy to jest zwykły film na YouTube'a. Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. Czym to się różni od zwykłego filmu na YouTubie? Chłopie, co ty mi z tym demonkiem wyskakujesz, jak ja tutaj mam gara? Naprawdę dobrze ci idzie. Wiesz, jak teraz trafiam w tym momencie Nomiego, to go nawet nie kupuję, no bo to nie ma sensu, no ale... No to już jest za późny moment, no to też wiele jednostek, których nie kupujesz w tym momencie. Brana czy Rivendale'a też nie kupujesz.
Jesteś o stronnika do tyłu i o złoto do przodu. No tak, ale wykonane w sposób tiktokowy, otagowany short, one wypadają do takiej kategorii. Poczytaj o shortach na YouTubie, to nowa rzecz. A masz jakiegoś linka, gdzie mogę o tym poczytać? Nawet, bo zauważyłem to short, ale to w ogóle, jak kliknąłem się w to, to tu jest jakiś ekstra faktycznie. Dobra, ale ja tego nigdzie nie widzę, jakby to jakoś się wybijało. Okej, dzięki. Zaraz zerkniemy na to. Ten gard wydaje się być taki trochę OP. Ciutkę, odrobinkę. Trzeba to kupuje. Ciężki dylemat. To maleństwo jeszcze ci się przyda. Zobaczysz. Wynajmij rekruta, póki możesz. Z kim ja walczyłem? Wywołak imprezy, gorący głaz, no jak to zwane. Dobra, zrobię tak. Zrobię tak. Też mi się nie podoba. Zrobię tak. Sztyka. Nie można robić dłuższych filmów niż 60 sekund. Google Employer. Okej, zaraz będziemy czytać. Jak to? Aha, dobra. Fajnie, że ja mam OP element, ale on ma OP Poisona. Oh crap, naprawdę mój super OP gar został poisonowany. Chodziło mi głównie o to, że podobnie jak na przykład Kalegos nie poleci w miarę wcześniej, to rzadko się go gra. No ale to jest wiele kart, które jak nie polecą w miarę wcześniej, to się rzadko je gra, no bo nie ma to sensu. No to przecież to jest w miarę normalne. Gdzie jest ustawka? Jak masz... przykładowo tier 6. No to co, do rzynkarza jak ci poleci późno, no to nie grasz, bo jest mały i się go nie opłaca, nie nabufowany. Maxna może być. Amalgant, on jest late game'owy, im później tym w sumie lepiej. To jakieś tam whatever, to whatever. To jak ci nie poleci wcześniej, to też jest takie sen. No to akurat jest późno, to też musi polecieć wcześniej, żeby to miało sens. Kalegos też musi polecieć wcześniej, Gar też musi polecieć wcześniej. Admiral, no nie musi polecieć wcześniej. Rivendale i Bran muszą polecieć wcześniej. Malgant, no to whatever. Whatever. Tutaj też musi powiedzieć wcześniej, to też musi powiedzieć wcześniej, to też. No to zależy jak to patrzeć, ja powiedzmy, że nie, to też musi powiedzieć wcześniej. To też musi polecieć wcześniej, no więc no dużo jest jednostek, które muszą powiedzieć wcześniej, więc nie za bardzo wiem co mam powiedzieć a propos tego.